Gorzowie Wielkopolski. Czas na gospodarzy i na rozwikłanie jednej zagadki z numerem 9 Niki Pedersen z 10. Nie ma Hansa Andersena. Za niego stosowane będzie zastępstwo zawodnika. Kontuzja Duńczyka. Trzecia średnia według klasyfikacji za ubiegły rok i wszyscy będą mogli go zastępować. Numer 11, jak Państwo widzieliście, Duńczyk Niels Christian Iversen. Z numerem 12 Słoweniec w barwach Keilum Stali Matej Żagar, kapitan reprezentacji, kapitan Keilum Stali, indywidualny mistrz świata Tomasz Golob. Z numerem 14 Łukasz Cyran i z numerem 15, mówiliśmy o debiutancie, 12 kwietnia skończył 16 lat, no i wreszcie może zadebiutować w Speedway Ekstralidze. Bartosz Zmarzlik jest liderem drużyny Keilum Stali Gorzów Wielkopolski. Średnia 2,273. Ten początek sezonu niezbyt udany dla indywidualnego mistrza świata. To w tej chwili jest dopiero 10. średnia w Speedway Ekstralidze. Co tu powtarzać? 20 wygranych turniejów Grand Prix. 8-krotny indywidualny mistrz Polski. Po prostu Tomasz Golob. Profesor Speedwaya, nasza żużlowa wizytówka na świecie. Ale przed nami, ale wspaniałe danie już w drugim wyścigu. Zastępstwo zawodnika za Hansa Andersena w kasku niebieskim. Keilum Stali Gorzów Wielkopolski. Tomasz Golob w parze z Nikim Pedersenem. A pomiędzy tą dwójką wicemistrz świata Unia Lesno i Jarosław Kampel. Stawkę uzupełnia najmłodszy i bez sukcesów tak wielkich, ale wszystko przed nim. Jurica Pawlic, oczywiście także Unia Lesno, który zawsze kapitalnie czuł się tutaj na gorzowskim stadionie. Przy prowadzeniu 5-1 Gorzowian, drugi wyścig dnia, taśma w górę. I kto? Walka Kampela z Golobem, wypchnieli ci leszczynianie. Golob, Pedersen rozepnął Kampela przed przy krawężniku Golob i na podwójnym prowadzeniu Gorzowianie. Tomasz Golob, Niki Pedersen. Trzeci jedzie Jurica Pawlic. Jarosław Kampel ostatni. Szalejący z radości gorzowski stadion. Powiewają szaliki. Wielka radość. Bo na czele znów kaski czerwony i niebieski. Niki Pedersen, który zrobił kapitalną robotę na pierwszym łuku. Odsuwając od krawędznika gdzieś tam szeroko pod bandę dwójkę leszczynian i Kampela, który miał niemalże równy start z Pedersenem. Zrobił miejsce dla Golowa. No i teraz ta dwójka na dwóch pierwszych pozycjach. I to uderzenie na początek gospodarzy jest nokautujące. Bowiem dwa wyścigi i dwa podwójne triumfy zawodników Czesława Czernickiego. Niki Pedersen wygrywa wyścig drugi. Dwa punkty dla Tomasza Goloba. Jeden Jurica Pawlic. Bez punktu Jarosław Ampel. Tobias Kusielak, kask biały. Bartosz Zmarzlik, kask niebieski. Troy Bacelor, kask żółty. I Tomasz Golob, kask czerwony. No ciekawe, czy są w stanie tutaj, szczególnie Australijczyk Troy Bacelor, myślę także, że Tobias Musielak. No bo jeśli spełnią się marzenia tutaj kompletu publiczności na gorzowskim stadionie, tej żółto-niebieskich barwach, to może tutaj za chwilę dojść do pogromu mistrzów Polski. Start wygrywa jednak Troy Bacelor. Bacelor i Tobias Musielak, ale tutaj niespodzianka. No proszę, ten młodziutki Tobias Musielak jakby chciał pokazać, że nie tylko Bartosz Zmarzlik jest wielkim talentem, on także. Tomasz Golob, który przez moment był trzeci, już poradził sobie z Trojem Bacelorem. Udaje się w pogoń za Tobiasem Musielakiem. Tobias Musielak na czele stawki, za nim jedzie Tomasz Golob, ale broni się Musielak, a teraz Bartosz Zmarzlik poradził sobie z Trojem Bacelorem, a właściwie Troy Bacelor popełnił kardynalny błąd, wykorzystał to młodziutki Gogowianin, a Golob teraz poradził sobie z młodziutkim leszczynianinem, ale ten nie daje za wygraną. No proszę, Polska młodzież nie ma zamiaru odpuszczać nawet mistrzom świata takiemu wspaniałemu żużlowcowi jak Tomasz Golob. I Golob musiał się sporo napracować, by wygrać ten wyścig. Tomasz Golob wygrywa.
gonitwę czwartą. Dwa punkty dla Tobiasa Musielaka i wielkie brawa. Jeden punkt Bartosz Marznik. A no jeśli popełnia się takie błędy jak Troy Bachelor, to punktów się nie zdobywa. I za taką waleczność wszyscy kochają Tomasza Goloba, ale jednak dość zastanawiające. Ten pierwszy łuk i nagle 5-1 dla Unii Leszno. Co się wydarzyło? Kompletnie nic się nie wydarzyło. Dobrze zawodnik z toru drugiego pojechał, tak w zasadzie łokieć w łokieć. Miał lekką przewagę, ja tak jakby ten moment startowy miałem troszeczkę gorszy. Co się to wzięło, natomiast cieszę się, że po takiej szarży nie zapomniałem po zeszłym roku atakować i wygrywać. Cieszę się strasznie, że moja forma idzie do góry i jestem dobrze przygotowany sprzętowo i psychicznie. Po prostu po przegranym starcie atakujemy i przyjeżdżamy pierwsi. Kibice przecierają oczy ze zdumienia. Mistrz Polski przegrywa tutaj już bardzo, bardzo wysoko. Tak wysoko nie przegrywał już dawno. Co się dzieje ze Stalą, czy co się dzieje z Unią Leszno? Ja wiem, że Stal wstała po zeszłym sezonie i po trudnym początku. Myślę, że każdy daje 100% i jak widzimy już nie ma zabawy. Tak? Każdy wie o co chodzi, wie o co jedzie i daje z siebie 100% tego co potrafi, bo inaczej nie będzie tej zabawy co jest dzisiaj. I jeszcze w ostatnim zdaniu warto zmarznić. Takie dziecko można powiedzieć Tomasza Golowa od kilku lat opiekuje się nim tutaj w Parku Maszyn. Dzisiaj się chyba odwdzięcza za te wszystkie lata. Rzeczywiście jest to wspaniały chłopak, który ma duże możliwości i myślę, że jest na dobrej drodze w znakomitym klubie, w klubie, który będzie go na pewno nieść przez wiele, wiele lat i warto jemu pomagać, bo jestem przekonany, że on będzie bawić nie tylko teraz, ale i później kibiców żużlowych w całej Polsce. No i nie wiadomo, kiedy będzie miał po raz kolejny takiego nauczyciela, Tomasz Golob. Dziękuję bardzo. Wszystko jeszcze zdarzyć się w Kozowie może. Bartosz Zmarznik w kasku niebieskim, w kasku czerwonym partneruje mu Tomasz Golob, a więc znów mamy parę uczeń i profesor. Duet Leszczyńskiej Unii to Janusz Kołodziej w kasku żółtym i w kasku białym Damian Baliński. 22 punkty w dorobku Kejlum Stali Gorzów, 8 po stronie Leszczyńskiej Unii. Szósty wyścig dnia. I już nieruchomo na starcie Andrzej Terecki zwalnia taśmę i znów powtórka scenariusza. Moment startowy dla Leszczynian. Jak będzie po wyjściu z pierwszego łuku? Najlepiej Baliński. Nie poradził sobie Janusz Kołodziej, wyprzedził go już Tomasz Golob, teraz próbuje atakować Kołodzieja Bartosz Martnik. Na czele Baliński Golob, to będzie nas rozgrzewać do ostatnich metrów tego wyścigu. A znowu za Kołodziejem cały czas czai się ten nieopierzony 16-latek Bartosz Martnik. Golob próbuje atakować Balińskiego i już poradził sobie z kapitanem Unii Leszno. Pojedynek kapitanów i wychodzi z niego zwycięsko kapitan gospodarzy. Ten wyścig układa się remisowo, ale Bartosz Marznik nie zamierza rezygnować z walki o jeden punkt z indywidualnym mistrzem Polski Januszem Kołodziejem. Golob, Baliński, Kołodziej i szalejący za nim ten Młokos z Kejlum Stali Gorzów Wielkopolski. Zmarznik jeszcze szeroko, jeszcze atakuje Kołodziej i no nie powiem Państwu, siedzimy w bardzo fajnym miejscu do obserwacji zawodów żużlowych, ale potrzebna będzie chyba powtórka, potrzebna będzie kamera, ale walka do końca. Tutaj ci młodzi ludzie, młodzi zawodnicy jednej i drugiej drużyny nie odpuszczają. Mamy wyniki wyścigu szóstego. Przypomnijmy rezultat. Ten jest zaskakujący. Po 7 wyścigach Kejlum Stal Gorzów Wielkopolski prowadzi z Unią Leszno 29-13. 8 wyścig dnia. Pawlic Golob, Apelcy, Ran to najlepiej. Tym razem Golob wygrywa start. Bark z Jarosławem Kampelem. Kampel wysunięty, wykorzystuje to młodziutki Cyran. I dwójka Leszczynian jest na dwóch ostatnich pozycjach. Ale tutaj oglądamy pogrom mistrzów Polski. Tomasz Golob, za nim Łukasz Cyran, a za tym młodziutkim kozowianinem dwójka Leszczynian. Teraz gdzieś tam pociągnęło Łukasza Cyrana, który upada na tor. Przy wejściu pierwszy łuk gdzieś tam zachwiało motocyklem, wyścig jest przerwany. No i chyba gdzieś tam za bardzo adrenalina skoczyła, że przyjadę za Golobem, przyjadę przed Hampelem i Pawlicem. Jeden moment dekoncentracji, mamy nadzieję, że Łukaszowi Cyranowi nic się nie stało, ale ta akcja na pierwszym łuku
i spojrzenie na to, co dzieje się na torze, wyciągnięcie natychmiastowe wniosków przez Łukasza Cyrana, to jeszcze raz powtórka tego upadku, ale myślę, że problem zaczął się znacznie wcześniej przy wejściu w Tak, dokładnie. Zobacz, mistrz świata tutaj przygotował sobie pole startowe, wiecie, nie wyjedziesz, a ja wygram start. Ciekawe podejście. Oczywiście sobie tutaj worujemy, żartujemy w tej sytuacji. Pawlik Skolow, Campbell rozpoczęta powtórka wyścigu ósmego i dobry start Pawlica. Pawlic próbował wypychać Golowa, ale Golow pięknie. Korbatowia przy krawężniku, Jarosław Campbell i już kapitan Caleb Stalik na cele stawki. No i tym, który bardziej dobiera się do skóry Golowowi, jest Julica Pawlic, a Jarosław Campbell nadal nie może znaleźć tych odpowiednich przełożeń swoich motocyklu, by nawiązać wyrównaną walkę z mistrzem świata. Zanosi się na ten biegowy remis Golob i napiskający go Julica Pawlic. Cały czas nie rezygnuje Korbat, jeżdżący w barwach Leszczyńskiej Unii. Próbuje gdzieś tam szukać optymalnej ścieżki. Ja już wspominałem o tym, że on w ostatnich 3 latach, startując tutaj w Gorzowie, w barwach oczywiście Leszczyńskiej Unii, nie zdobył mniej niż 9 punktów. Tym razem zdobędzie 2. No ale próbował przynajmniej powalczyć z Tomaszem Golowem, w przeciwieństwie do Jarosława Hampela, który w tym wyścigu był statystą. Przywiózł po prostu 1 punkt. Zwycięstwo Tomasza Golowa, 2 punkty Julica Pawlic, 1 punkt Jarosław Campbell. Przypomnijmy, że upadek i wykluczony z powtórki wyścigu ósmego był Łukasz Cyra. 5 wyścigów, oczywiście, żeby poprawić humory swoim kibicom. Julica Pawlic, kask biały, kask niebieski. Niki Pedersen jako zastępstwo zawodnika za Andersena. Janusz Kołodziej, kask żółty, Unia Lesno i kask czerwony, Tomasz Golob. No i teraz druga strona jest to, jak Rzymianie mają uczuć tak dysponowanym Pedersenie i Golobie. Pawlic i Kołodziej. Siatko na pierwszy łuk, najlepiej ze startu Pawlic, przy krawężniku przeciera się Kołodziej, ale jest ciasno teraz na tej prostej. Najlepiej wychodzi z tego wszystkiego zwycięzcą Tomasz Golob, za jego plecami Julica Pawlic, ale Pawlic jest ostro naciskany przez Nikiego Pedersena i Pedersen już jest drugi, ale Korbat nie odpuszcza. Pawlic czy Pedersen, bark, łokieć. I teraz Pedersen, ale Pawlic do krawężnika spróbuje zaatakować trzykrotnego mistrza świata. Kontratak Pedersena, natychmiastowy Pawlic, znowu kontratak, ale przepiękna, fenomenalna walka pomiędzy Pawlicem a Pedersenem. A jeszcze próbuje się w to wszystko wmieszać Kołodziej, jadący na ostatniej pozycji. To już ostatnie okrążenie, prowadzi Golob, za nim kapitalna walka Pedersena z Pawlicem. Czwarty Kołodziej, no i proszę, a jednak można pokonać w Gorzowie Nikiego Pedersena. Pedersen jeszcze do końca. Ale owacja na stojąco dla Pawlica i Pedersena. Dwaj panowie B uraczyli nas z żużlem przez wielką literę Z. Zwycięzca Tomasz Golob, 2 punkty Julica Pawlic, 1 punkt Niki Pedersen, bez punktu Janusz Kołodziej. No wyścig bezsprzecznie najlepszych w swoich drużynach aktorów tego widowiska. Pawlic, walka i jeszcze raz walka. Dziś takie hasło przyświeca Horwatowi, który w tym wyścigu w kasku żółtym, w kasku białym. Jarosław Campbell, który odnalazł się już tak naprawdę w ostatnim swoim starcie. No i ci, którzy dziś są klasą dla samego siebie. Tomasz Golob, Niki Pedersen raz przegrał właśnie z oglądanym Julicą Pawlicem. No i ten deser z tam 55-29 dla Caleb Stali, Pawlic Pedersen, Ampel Golob, 15 wyścignia już rozpoczęty. Ciasno na wejście w pierwszy łuk, świetny start Pawlica. Golob dostał na starcie, ale przy krawężniku próbuje sprawić sobie z rywalami. Na dwóch pierwszych pozycjach Leszczynianie, a więc Pawlic i Campbell. Wydawało się, że Golob przy krawężniku jest w stanie poradzić sobie z dwójką Leszczynian. Pawlic i Campbell zalejący między nimi Niki Pedersen. To tam nie ma miejsca, gdzie ten Duńczyk jedzie, a jednak jechał. Jest już drugi, a przecież zamyka stawkę Tomasz Golob. A to oznacza, że tu walka będzie jeszcze przez całe 2 okrążenia. Julica Pawlic
za nim Kiki Pedersen. Happel dwa razy już dziś przegrał z Tomasem Golobem. Czyżby teraz zdołał wygrać mistrzem świata? No to będzie taki psychiczna przewaga w ten Grand Prix Europy w Lesznie. Ale Happel ma zamiar jeszcze powalczyć o dwa punkty z Kiki Pedersenem. No i proszę, ten najmniej utytułowany, a najbardziej dziś walentny Pawlic wygrywa ten wyścig. A do końca jeszcze z Pedersenem o dwa punkty walczył Jarosław Happel, a 15 wyścig przegrywa z Kretesem Tomasz Golob. Taki to jest żużel, taki jest Speedway. Tu każdy wygrać może z każdym, jeśli walczy o każdą pięść ziemi tego żużlowego toru. A dziś tak w Lesznie, w Gorzowie było i po zwycięstwie Pawlica przed Pedersenem, Hampelem i Golobem drugi wyścig wygrywają w tym meczu leszczynianie i ostatecznie przegrywają w Gorzowie Wielkopolskim